Na ostatniej sesji Rady Miasta Bolesławca sporo informacji, które nie były zaplanowane wprost w programie sesji, dotyczyło planów związanych z miejską infrastrukturą i możliwymi inwestycjami. Po wielu latach braku zainteresowania potencjalnych inwestorów placem księdza Jerzego Popiełuszki pojawiły się perspektywy na inwestycje w tym miejscu, zgodną z jego planem zagospodarowania. Sporo, proszę Państwa, spotkań z inwestorami zainteresowanymi budową hotelu w Bolesławcu, ale zobaczymy, bo na razie jest to takie wstępne zupełnie. Dobrze, że w mediach ukazało się naszych lokalnych taka szersza informacja, bo okazuje się, że nawet tu w Bolesławcu są ludzie, którzy rozważają budowę hotelu. Nam cały czas, jak Państwo wiecie, chodzi o to, żeby dopełnić budowy Orki tak naprawdę, bo Orka jest tak po to tak zbudowana, żeby do niej przykleić hotel. W mieście, a dotyczy to i samych mieszkańców i władz samorządowych, dyskutuje się obecnie o planach budowy całkiem nowej drogi, która miałaby połączyć ulice Tysiąclecia, Piastów i Kosiby. Sporym problemem jest ta nasza decyzja o rozpoczęciu planu dla drogi łączącej ulicę Konradowską z ulicą Tysiąclecia. I to już widać wyraźnie tutaj, dziękuję panu radnemu Kasprzykowi, ale tu też pan radny Mucha był u mnie, było więcej osób, które mówiły o tych problemach, tak, z jednej strony wynikających ze swoistego niedoinformowania, a z drugiej strony z tego, że no znów pojawiło się tak, że jest spora grupa mieszkańców, którzy są bardzo za, no i jest grupa mieszkańców, koło których ta droga ma przebiegać i którzy są przeciw. Zaniepokojenie przebiegiem nowej drogi wyrażają i mieszkańcy domów, przy których miałaby ona prowadzić, ale też działkowcy z ogrodów działkowych Gwarek, które leżą w kwartale między ulicami Piastów i Kosiby. Ostatecznie decyzję podejmiemy wspólnie, tak? Uwzględniając również głosy mieszkańców. Być może również tutaj doprowadzimy do paru spotkań. W poniedziałek miałem przedstawicieli ogrodów działkowych Gwarek, miałem kilku mieszkańców z ulicy Kopernika. Mamy pisma również tych mieszkańców, rozmawiamy z mieszkańcami ulicy Jagiellonów, tych, którzy się wybudowali, tych, którzy są w trakcie budowy. Prawdopodobnie może się tak stać, że po prostu ta decyzja jest przedwczesna, że może się okazać, że my wrócimy do tego tematu za kilka lat, my albo nasi następcy, a być może, że ograniczymy się tylko do tych punktów, które są bezsporne. A takim bezspornym rozwiązaniem jest połączenie drogowe między ulicami Tysiąclecia i Piastów. Dotąd nie było bowiem sprzeciwu w tej kwestii.